Cześć. Przypuszczam, że wszyscy już wiecie, że niejaki Danilo dołączy latem do ekipy Realu Madryt. O tym transferze zdążyli się już chyba wypowiedzieć wszyscy poza mną. Postanowiłem to zmienić, bo jak zawsze mam same mądre rzeczy do powiedzenia. Zastanawiam się przede wszystkim, ile osób, które tak bardzo cieszą się z tego transferu, widziało Brazyliańca więcej niż w 4 oficjalnych spotkaniach o punkty. Ja widziałem go może 2 razy i ciężko mi się wypowiadać w jakikolwiek sposób odnosząc się do stylu jego gry, jakości jaką sam ten człowiek prezentuje. Mogę się najwyżej opierać na cudzych relacjach, dlatego bierzcie poprawkę, że siusiak się znam na Danilo. Pytanie brzmi, ile osób też się potrafi do tego przyznać, a ile nie wiadomo jak się wymądrza na jego temat, gówno w zasadzie wiedząc. Ale to tak nawiasem. Opierając się na tym, co sam wiedziałem i o czym wspomniałem przed chwilą, stwierdzam, że bohater dzisiejszego odcinka jest piłkarzem o dosyć ofensywnym usposobieniu. Podobnie jak Carvajal. No i zastanawiam się, czy to dobrze. Na Ole wyczytałem, że to świetnie i że jeżeli w miejsce Coentrao przyjdzie jeszcze Gaia, to już w ogóle będzie wspaniale, bo to będzie oznaczało, że w Realu wszyscy boczni obrońcy będą piłkarzami o podobnej charakterystyce. Znaczy, piłkarze kupowani są zgodnie z jakąś koncepcją i według jakiegoś pomysłu. Niby jakaś logika w tym jest, ale... widelec. Budowanie składu w ten sposób kojarzy mi się z zapełnianiem szuflady na sztućce samymi widelcami. Do jedzenia ryb całkiem spoko, jest się przygotowanym na poradzenie sobie z naprawdę dużą biesiadą w ramach Święta Leszcza, ale... gorzej, jeżeli znajdzie nas ochota na zupę. Jeżeli nie nadążacie, to zastanawiam się po prostu, na ile tego typu zmiany nie zrobią z tej drużyny jednowymiarowej, mało elastycznej ekipy. Ekipy, która braku równowagi w składzie nie będzie w stanie załatać bocznymi obrońcami. Trudno mi tutaj stawiać jakieś kategoryczne sądy, ale pierwsze odczucie jest takie, że czuję się takim konstruowaniem drużyny delikatnie zaniepokojony. Ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Spore poruszenie wywołała cena, za jaką Floro kupił sobie tę nową zabawkę. Według różnych źródeł, zakup Danilo to wydatek rzędu niemal 40 milionów euro. Wydaje się, że to dosyć sporo, że faceta wyraźnie przepłacono, ale zwróciłbym uwagę na kilka aspektów, które być może sprawią, że związane z tym pieczenie dupy okaże się dla niektórych z was nieco bardziej znośne. Nawet jeżeli facet trochę kosztował, to szczerze wątpię, żeby zabrakło pieniędzy na inne, ważniejsze wzmocnienia, bo ta ekipa nie potrzebuje olbrzymich inwestycji. Miejsca na następnego kraka no, raczej nie ma, a zespołowi potrzebne są najwyżej uzupełnienia w postaci kogoś w miejsce Chicharito i powrotów z wypożyczeń, ewentualnie kogoś w miejsce Coentrao, jeżeli ten faktycznie odejdzie. Poza tym, na co zwrócił mi uwagę na Facebooku Jurek, piłkarze, których Real kupuje z Portugalii, podpisują zazwyczaj stosunkowo niskie kontrakty. Danilo ponoć też. Niski kontrakt to tańsze utrzymanie piłkarza, a w efekcie niższy całkowity koszt posiadania go w swoim zespole. Niby oczywiste, a często się o tym zapomina. Dodatkowo to o tyle fajna sprawa, że jeżeli odpukać, Brazylijczyk się nie sprawdzi, łatwiej będzie go sprzedać, nie będzie problemu, który był z Kaką, który długo nie zamierzał grać gdzie indziej za pieniądze mniejsze od tych, które dostawał w Madrycie. Oczywiście jeżeli piłkarz Porto w Realu się sprawdzi, to pewnie wkrótce pojawią się problemy takie jak swego czasu z Di Marią, który dosyć intensywnie domagał się w pewnym momencie podwyżki, ale daj Boziu same takie problemy. Na sam koniec zwracam waszą uwagę na to, że naprawdę ciekawych, wartościowych i realnych alternatyw za tę pozycję jest na rynku bardzo mało. Topowy prawy obrońca to towar deficytowy, a za takowe trzeba po prostu dużo zapłacić. O tym, że defensorzy w ogóle przestali być tani i za Luisa czy Mathieu zapłacono krocie, nawet nie wspomnę. Innymi słowy, Danilo kosztował dużo, ale po chwili zastanowienia twierdzę, że kwota ta aż tak nie szokuje. Zwłaszcza w kontekście hype'u, jaki towarzyszy piłkarzowi. Pamiętam, jak drapałem się ze zdziwienia po głowie, widząc kwoty, jakie płacono za Di Marię czy Pepego. I pamiętam, jak dużymi okazali się oni wzmocnieniami. Widząc scenę Danilo i czytając lamenty na temat jego rzekomej drożyzny, drapią się w zupełnie innym miejscu. Tym razem z nudów. No i to tyle. Jak sądzicie? Brazylijczyk da radę? Daliście się przekonać, że w gruncie rzeczy wcale taki drogi nie był? A może Real powinien był sięgnąć po kogoś zupełnie innego, na przykład po Mario z Villarrealu? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Na koniec krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli ktoś z was dysponuje koszulką Realu, jakimkolwiek sprzętem nagrywającym i chciałby przez parę sekund pokazać na moim kanale swoją twarz, to zachęcam do kontaktu za pomocą mojej skrzynki mailowej, na której podam więcej szczegółów dotyczących tego, o co chodzi. Dzięki za uwagę, cześć!